Okay, shiki kan, shiki kan. O, jak się wychodzi z dworca, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przystanki autobusowe z rozkładem jazdy. Widzę dwa autobusy, dwójka i trójka do Nowej Wsi i co? Jakiś ogrodów, lipowy dwór. Zobaczcie, jaki ładny dworzec kolejowy w Iławie Głównej. Do miasta jest tutaj około 2 km do centrum miasta. Zawsze można autobusem podjechać. A tu jest mapa, zobaczcie. Tu jest dworzec, ten główny, co przyjechałem przed chwilą, nie? No i tak się tutaj idzie. Jest miasto. A tu jest jeszcze stacja, o, nie widzę na tej mapie, ale gdzieś tu jest stacja Iława Miasto. A ja będę koło małego jeziorka mieszkał na jedną noc. Tutaj ładna fontanna, zobaczcie, z lewej strony ciufcia. Nie wiem, czy ją widać pod słońce, ale pójdę zaraz z tej strony. Plac Iławskich Kolejarzy. Jest to tam obok kolejka, nie? Jezioro, mały jeziorok. Tutaj jest centrum miasta. Mglisty poranek w Iławie. Idę nad jeziorem. Mały jeziorek. Mgła to jednak zawsze dodaje takiego, jak to powiedzieć, takiego charakteru jezioru, jeziorom, widokom. O. No, witajcie z Iławy. Jestem tutaj już jeden dzień. Wczoraj przyjechałem Pendolino, który te 500 km z Katowic pokonał w 4 godziny, także bardzo fajnie. Katowice był już spóźniony 15 minut, ale nadrobił i w konsekwencji wyszło nawet 3,58, coś takiego. Także no, myślę, że to dobry wynik. Dzisiaj jadę do Torunia, a jutro do Bydgoszczy. Także witajcie na filmie. Jest tutaj fajna marina nad jeziorakiem. Koło hotelu Tiffy, zobaczcie, jakie są ceny. Ekologicznej mini przystani żeglarskiej. Zawsze jestem ciekawy, ile to kosztuje. Sumowanie tak, żeby z noclegiem być i mieć, to 40 zł kosztuje jeden nocleg, bo do 24 godzin. I w cenie jest, widzicie, woda, prąd, WC, śmieci, Wi-Fi. A jak ktoś ma na miesiąc statek, no to te 500 około złotych musi płacić. W zależności od wielkości, nie? Tutaj widać. Do 8,5 metra i powyżej 8,5 metra. Zobaczcie, jak pięknie mgła schodzi z nad jezioraka. Przed chwilą tu nic nie było widać, a za chwilę będzie piękne słońce. Zobaczcie. O, tutaj jest marina. Mini marina, to wam przed chwilą pokazywałem ceny. O, a tutaj tak naprawdę tamtą stronę 27 km możecie płynąć i płynąć i cały czas będzie jeziorak. O, chyba nawet mi nie złapał ostrość. Trzeba uważać, bo tutaj auta jeżdżą. A tutaj łódki wciągają do wody z takich samochodów, nie? Z przyczep. Port Iława. Dużo tych łódek tutaj. Wiecie, że często nagrywam, to nie znam się na tym, ale lubię to. Nie znam nomenklatury. No, po prostu jest to jedna z form transportu, które najmniej znam, ale ma sobie swój urok. Piękna. A wiecie, jak się nazywa tutaj ta łódeczka? Popierdółka. To było z jakiego filmu? Napiszcie w komentarzach, ale chyba chłopaki nie płaczą, czy się mylę, czy nie. Pięknie. Okej, okay. Tu jest most i tam za tym mostem, most drogowy, jest mały jeziorak, czy jeziorak mały. A tutaj jest początek od południa
właśnie dużego jeziora, jeziorak po prostu, tak? Tego najdłuższego w Polsce, już o którym mówiłem. Port Iława z tej strony, wcześniej byłem z drugiej strony, teraz z tej, od strony mola, tak można powiedzieć. Nie wiem, czy to się mola nazywa w sumie. O, a tu jest na północ, możemy płynąć teraz 20 parę kilometrów, no coś pięknego, nie? Ciekawe w sumie, czy ona, jeziorak ma połączenie z innymi jeziorami, tak, czy można po pierwsze do Bydgoszczy dopłynąć i potem Wisłą do morza, tak, do Bałtyku. A z drugiej strony, czy można w Mazury, tak, połączenie z jeziorami mazurskimi. To by było fajnie. Wtedy tak naprawdę można cały ten region przepłynąć. Ja już jestem na dworcu w Iławie, za chwilę będę jechał do Torunia. Pociągiem Intercity Moniuszko. I pojadę Intercity Moniuszko flirtem, trójeczką, proszę Państwa. Trochę biedny ten dworzec tutaj, Toruń miast. Nic, nie wiem, czy to w ogóle jakieś kasy czynne są, chyba nic nie czynne. O, zobacz. No, to już jest rzeka jaka? Wisła? Jedziemy pod górę rzeki, można powiedzieć. A tu jest RZGW Gdańsk. Zielony. Cały czas jedziemy w górę rzeki. To se kupię nową przynajmniej. Nowa degustacja. Tak, jest. To jest wyspa Alcatraz. Tak, Alcatraz, wyspa, tak. Te chwile to jest ten Dzięki, do widzenia. Pan przez telefon, myślę, że on nie mówi nigdy. Pan clown. I ulica Ciasna. Zobaczmy, czy jest taka ciasna. No ma szerokość jakieś... No samochód się ledwo zmieści, nie? Czyli ile? Około 3 metrów. Kolejna barka. Witajcie z porannego Torunia. Jest godzina 7 rano, idę na spacer w miasto.
Tutaj będę dzisiaj na wieży. Patrz, jakie piękne słońce. A tutaj jest osioł. Za co się łapie osła? Widać, głowę dotykają i tutaj chyba siadają też na ten, na ten osiołek. Cześć stary, co zrobić? A patrzcie, tutaj jest pomnik Mikołaja Kopernika. Teraz go zauważyłem dopiero. Trochę jest z rana nieporządku na ulicach. W końcu z piątku, soboty na niedzielę to był dzień i było bardzo głośno noc. Tak jak się ma hotel w centrum, no to jest głośno. A tu jest dwór Artusa. W Gdańsku też jest. Jest tutaj restauracja i chyba jakieś różne występy. Popatrzcie, a tutaj u góry jest areszt śledczy. Coś taki ładny budynek. To wszystkie są budynki ładne, takie zabytkowe. Patrzcie, tam obok zaraz jest ten ceglasty UMK, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika. No, a planetarium z drugiej strony wygląda tak od wejścia właśnie. Z prawej jest kościół, ten sprzed chwilą poszedłem obok, a tu jest planetarium. Fajny budynek, widać, że wszystko z dawnych lat. I tu jest też ta kopuła aresztu. No, ten biały budynek to jest teatr imienia Wilhelma Chorzycy. A tutaj obok jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. A po mieście jeżdżą głównie taksówki. No i kolejny budynek Urzędu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Psychologii. Chcielibyście tak się uczyć w takich miejscach? Na Starym Mieście. Wszystko takie budynki stylizowane. O, no pewnie też jest kolejny budynek UMK. No cudownie. O, a tu mury obronne i rzeźby ludzi. Tutaj są fundamenty kościoła świętego Mikołaja. O, no to chyba tak w sumie taki mazarys pewnie z góry patrząc. A tu jest tam ankieta dotykowa miasta. Jak tu kiedyś wyglądało miasta. Aha, to jest też opis. Aha, tu jest opis. Dobra, myślałem, że tylko opis jest brailem. Akurat nie znam. O, widzicie? Kościół świętego Jakuba, jedynka. No to stąd nie widzę jedynka. No ale dobra, no zobaczcie z góry, jak to wygląda. Zauważyłem, że w całym centrum jest tutaj dużo kościołów. A, czyli tu byłem, tu jest tak. To jest ten kościół, obok którego jest planetarium. Tak, aż się pokazuję. No, widzicie, tu jest planetarium, tu jest areszt, tu jest ten kościół. Tu jest rynek Starego Miasta, a tu jest rynek Nowego Miasta. No i są te główne drogi i prawdopodobnie tu jesteśmy. Tutaj. Tak, bo tutaj jest to liceum Kopernika. No, już wszystko wiadomo, gdzie jesteśmy. Witaj, pani piernikarko toruńska. Znajduje się pani na początku ulicy Małe Garbary. A tutaj jest oczywiście ulica, jaka? Szeroka, czy już się zmienia nazwa? Bo jak od rynku idzie, to jest ulica Szeroka, a tutaj będzie ulica, no, jaka? A, to już jest rynek Nowomiejski, ulica. O, zobaczcie, to jest rynek Nowomiejski. Wiecie, co to jest? To jest dawny zbór ewangelicki. Właśnie tak się zastanawiałem, bo u góry nie ma krzyża. A teraz tak naprawdę tutaj co to jest? No? Rynek, Fundacja Tumult, Kamer Image, Centrum Filmowe i tyle? Właśnie tutaj, to, poza tym to nie wiem, jak tutaj się wchodzi w ogóle. Dobra, szukam
innych fajnych miejsc na rynku nowomiejskim. No to są głównie knajpy, z tego co widać, sklepy. O, tu jest też pani jak gęsiarka? Czy jak? Pani ma gęś, patrzcie. Sprzedaje pani jajka i gęsi, no dobrze. O, to jest tylko dotacje na innowacje. Patrzcie, tutaj wszędzie jest w centrum miasta właśnie no chodniki brukowane, ale to dobrze, to ładnie wygląda. Trochę się gorzej chodzi, no ale co zrobić. Patrzcie, to jest Teatr Baj Pomorskich. Jakie fajne. No, no, no. Czyli domyślam się, że tutaj są spektakle dla dzieci. Z tej strony patrzcie, jak to ładnie wygląda. Super, nie? Może trochę szkoda, że tyle samochodów tutaj wszędzie, no ale co zrobić. Jak jest tyle parkingów, to jest też samochodów dużo. O! Baj Pomorski. O, i tu przy murach obronnych można podziwiać widok na Wisłę. Naszą królową polskich rzek. Zobaczcie, most kolejowy z lewej. A z prawej most w remoncie obecnie. Byłem wszedłem w nocy, ale nic nie było widać, prawdę mówiąc. I nabrzeża takie, no, jakby to powiedzieć, najmniej reprezentacyjne w Toruniu. Myślę, że tutaj czeka rewitalizacja ta nabrzeże Wisły, taka porządna. Tam jest Wisełka, nie? Tutaj przejście jest do Wisły. A tutaj się idzie. Coś mi się zakręciło w głowie. Tu jest karczma, tu się dużo działo na pewno. O, patrzcie, wszędzie ten bruk. Hotel Spichrz. No, tu znowu można wejść, przejść do centrum, do miasta, w sensie do rynku. A tu można przejść, patrzcie, tędy. O, tu była brama, jakby ktoś chciał zobaczyć. O, można wjechać autem nawet. O, właśnie, tu są. To są informacje, jak była powódź, jaki był poziom Wisły. Ale to w 1570, w tym miejscu, zobaczcie, Wisła jest tam, nie? Tutaj, jak ona jest niżej, no i kilkanaście metrów, i kilka metrów niżej, nie? A tutaj w 719, 570 było 10 metrów 74 centymetry. No nieźle. Ciekawe, czy w 97 to była jakaś powódź. Patrzcie, coś tutaj jest, zobaczcie, Spichrz i u góry coś wisi, tak jakby zaraz mieli na statek dać. Chyba. To ciekawe, jak to przesyłali na rzekę. W sumie, bo to jest daleko od rzeki. Tu jest kolejna brama na ulicy Ducha Świętego. I już teraz można jeszcze ładniejszym, takim wąskim przejściem pójść w stronę tej krzywej wieży. Zobaczcie, co tu jest. Coraz bliżej ten most. Taki coś mi pieszo szli. A tutaj dalej można. Magana. No i tu już są knajpeczki. Już tak bardzo turystycznie jest. Patrzcie, jakie tu są okna z kratami w środku. Ciekawe, co to jest. Nawet, no nie wiadomo. Nie było domofonu, więc chyba ludzie nie mieszkają w takich pieczarach. O, już widać tam, tylko jeszcze jest za duży kontrast, więc wy jeszcze tego tak dobrze nie widzicie. O, ja tam dam. O, widzicie? Jest krzywa wieża. No idealnie ją tu widać, prawda, że jest krzywa. To już nie jest złudzenie obiektywu czy coś, zniekształcenie obiektywu, ale no naprawdę jest krzywa. Nic nie zrobicie. O, w stosunku do tego domu z prawej strony, no. No jest krzywa jak byk. No nie? O, tu jeszcze krzywa wieża z zewnątrz. No też widać, że jest krzywa. Na brzeże Wisły, tak średnio.
przygotowany na dużą liczbę turystów. Zobaczcie. Fajnie, że to jest tutaj łąka, ale chodniki to tu są straszne. No, może widać teraz pod słońce, no, są dziurawe, no naprawdę tak. Mają lata świetności za sobą. No ale łąka jest fajna. O. To trzeba przyznać. Może za parę lat będzie to już wyremontowane. Dom Mikołaja Kopernika. Numer 15 ma na ulicy Kopernika. O, widzicie? Proszę. Oddział Mikołaja Kopernika w Muzeum Okręgowym w Toruniu. O, zobaczmy do góry. No nie będę go zwiedzał teraz oczywiście i tak jest za wcześnie. To jest niedziela, niedzielny poranek. Ale można go zwiedzać. To jest ulica, jestem na ulicy Szerokiej i tutaj jak widzicie Empik, to wcześniej jest ulica Strumykowa, przecznica od ulicy Szerokiej i tu się idzie do Muzeum Piernika. Wiecie, to jest ten budynek z cegły. Teraz generalnie dużo takich zabytkowych budynków z cegły, ale ciekawe, czy to jest taki nowy budynek, czy to jest jakiś zrewitalizowany stary. Wygląda na stary. No i tutaj są, jest księgarnia, tak? Za tymi szybami. O, to jest wejście. Jeszcze zamknięte, no bo jest przed 10 w niedzielę. O, i tam jest Muzeum Toruńskiego Piernika. Oczywiście sklep z lewej strony jest. Można kupić oczywiście pierniki, chociaż tu sklepów to tu jest kilkadziesiąt co najmniej z piernikami. W Toruniu oczywiście całym. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że tutaj obok Muzeum Toruńskiego Piernika jest Coffee Perks. Kafejka taka od przyjaciół, tak? Miłośnicy tego serialu na pewno wiedzą, co to jest. To jest Mikołaj Kopernik, a u góry jest wieża, na którą właśnie idę kupić bilety. Jest jeszcze trochę czasu, ale pokażę wam, gdzie to się kupuje. No to nawet dzisiaj są chyba wszczepienia. O, tak, takie miejsce. Patrzcie, tutaj jest wejście na wieżę, tutaj pod te drzwi. No gdzie to są tutaj te drzwi, tylko zamknięte są oczywiście jeszcze. I idę zobaczyć tutaj na dziedziniec. Jest kasa. No i ta kasa to tam jest z prawej. Tylko no dopiero będzie o 10. Okay. To jest kasa. Dobra, mam już bilet na wieżę, kosztuje 18 zł. I idę do góry. Okay. Wejście na wieżę, no więc wchodzę do góry. O, zobaczymy. O, ale fajne schody do góry. No. Dzisiaj nie jest tak gorąco, jak kiedyś, pamiętacie, szedłem na wieży w kolonii katedry. O, tutaj są takie opisy. Okay. Ratusz staromiejski to się nazywa. Wysokość wieży 40 metrów, a położone 36 metrów nad poziomem morza. Dobrze. Tu macie GPS-a. Współrzędne. Dobra. Ratusz staromiejski, dzieło architektury europejskiej. To idę do góry chyba. Ja czy ktoś tam gdzieś sprawdza. Ot. Widzę dziecińca po opuszczeniu przez wojsko okupacyjne w 1945 roku. Tak tutaj wyglądało. No, czyli tam, gdzie przed chwilą stałem, tutaj stałem przed chwilą. Wnętrza, fajnie. Około, a, bo to jest sala mieszczańska i tutaj 1920 rok, tak wyglądało. O. To już 1800 rok, takie zdjęcie. Tak, 887. Okej, okay, a to już są starsze, mogłem odwrotnie. Dobra, idę do góry. 40 metrów. Tutaj co pół piętro, co piętro są takie zdjęcia, wystawy, nie? Ja to już wam nie będę wszystkich pokazywał, to już sobie musicie wejść i przyjść. I pooglądać. Tak, zaraz się pojawię u góry. Dobra,
Jakby mnie nie było słychać, no to trudno, muzyczkę puszczę, bo to może mocno wiać. O, pszczoła, idź stąd. Pszczoła lata. Patrzcie, jaki widok. O, jeszcze się uderzyłem w głowę. No pięknie. Ależ cudownie. Jestem sam tutaj. Witajcie zwierzy. Trochę wieje, więc wybaczcie za podmuchy. 40 metrów nad taflą rynku. Oglądajcie. O, cudownie. Może tak to. Zobaczcie, jak tam jest na dole. Jak ktoś nie ma lęku wysokości, to oglądajcie. I tam jest właśnie. O, tu jest dwór Artusa. Tam jest rynek i dwór Artusa. A tam oczywiście dalej. No Wisła, no co to może być? Wisła, Wisła. Wszystkie mosty tu widać pięknie. Super, owaj tam hotel i tam, gdzie wczoraj byłem. Dobra, idziemy dalej. O, o, jak to ładnie, patrzcie. Żeby mi tu tylko nie spadło. Tutaj ktoś ma fajny balkon. Pewnie hotel jakiś. Albo restauracja, albo... O, tam są te znowu te kościoły. To i to. Może tak zrobię. O, i teraz dopiero osiedla tu widać. Bo tak naprawdę tu nie było widać żadnych osiedli w centrum. No ale już widać, gdzie ludzie mieszkają. O, a tu zobaczcie, tu jest planetarium. Dobrze widzę? No ta kopuła taka zielonkawa. Tu kolejny kościół. Super. Pięknie to jest. Warto zawsze wejść na taką wieżę. O, a tam coś jest. Patrzcie, co to może być? Aha, to Urząd Marszałkowski tam jest. Taki budynek Urzędu Marszałkowskiego. O, i coś tam jeszcze jest fajnego. Tam coś jest fajnego. Za kościołem. Może jakieś forty. Dobra, a tu zobaczcie na dół. No właśnie tam byłem przed chwilą, bilety kupowałem. Tam jest kasa obok tego białego. O, tutaj jest kasa. No dalej. Tak patrząc na drugą stronę Wisły, to tam bardzo mała zabudowa. Są, widać, że są jakieś bloki, niskie co prawda, ale są. Całkiem inaczej niż po tej lewej. No w sumie chyba to jest prawobrzeżna Wisła. Prawobrzeżna część Torunia. No to się chyba z nurtem patrzy zawsze, nie? Lewo i prawobrzeżne. Nie pamiętam. No ale no tutaj jest po prostu z jednej strony Wisły jest po prostu miasto. I tam daleko widać bloki. Gdzieś tam, na horyzoncie widać. No i no, nawet nie na horyzoncie niektóre, bo bliżej, dużo bliżej jest. Co to jest, nie? Zobaczcie. Takie 10-piętrowe bloki. No to jest tutaj już jest dużo. Poza centrum wszystko, nie? Ścisłego centrum. Pewnie to się może jeszcze nazywa centrum, ale nie wiem. Dobra, to schodzę. Na ostrów tu. Pociąg Regio, relacji Toruń. Wschodni, Bydgoszcz Główna. I Wisła. Tutaj dokładnie wczoraj płynąłem do tego, tutaj, a może widać, a tutaj ta wysepka była. I miasto, stare miasto w Toruń.
No i tu się zaczyna Bydgoszcz. Brda. Tam jest opera. Ale zaraz tam podejdę jeszcze. No zobaczcie, nie na skoczkach, które tu jest chyba na stałe. Jakby ktoś chciał kupić łódkę, to tutaj na brdzie w Bydgoszczy. O, jest lekko zatopiona, ale jest napis sprzedam łódkę. To jest, o, to jest muzeum legend szyperskich. Czyli taka, jak to się nazywa? Na brdzie oczywiście. A, 5 zł kosztuje zwiedzanie. To jest taka ta, no jak ona się nazywa, marka do przewozów różnych materiałów, cyklu najczęściej. Ale na Renie widziałem barki, które przewoziły gaz albo na przykład kontenery. Tu jest przystanek tramwaju wodnego. Jest rozkład rejsów, o zobaczcie. 4 rejsy z linią staromiejską i 3 linią słoneczną. Jeden jest dłuższy, drugi krótszy chyba, tak? No. 50 minut i godzinę 15. O, ale niestety, o, zobaczcie, brak miejsc już cały dzień dzisiaj. Z lewej wyższe seminarium duchowne, a tam w tle, zobaczcie, rezydencja Sowa. Podejrzewam, że to od właścicieli cukierni Sowa, które mają właśnie główną siedzibę w Bydgoszczy. Ale tylko podejrzewam, bo nie wiem tego. A to jaki piękny, zabytkowy tramwaj. Jest to informacja turystyczna, co ciekawe. Most Krzysztofa Klęczona to jest raczej kładka dla pieszych. O, jak tam ładnie jest, patrz. A tu płynie rzeka Młynówka. Tam po drugiej stronie jest Wyspa Młyńska. No i tak tutaj można powiedzieć, że tu jest imprezownia. Trochę knajpek jest nad tą Młynówką. To jest też Wyspa Młyńska, tak, i tam jest widać śluza. A tu płynie tramwaj wodny. 15 zł za godzinę 15 rejsu. Po brdzie. To już bliżej jest ta śluza. A to będzie jakiś koncert, chyba Rzeka Muzyki to się nazywa. Taki mini amfiteatr przy Operze Nowej. Mostek oczywiście, jak wszędzie w tych mostach są. Te, jak one się nazywają? Kłódki. Symbole miłości. Koniec trasy.